Ej, cześć, siemanko, witam was z tej strony Disaster, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. To jest trzecie podejście do nagrania tego jebanego odcinka, bo każdy co chwilę coś mnie prosi. Teraz jesteście w niedawno wczoraj zbudowanej chatce. Pokażę wam, co jest na górze, od góry na szybkości poprowadzę, co nie. Na dole u siebie w chacie rozbudowałem biblioteczkę, postawiłem portal do... Co to było? Ła. Rozbudowałem biblioteczkę sobie w chacie i postawiłem portal do Netheru. Tu zbudowałem taką chudiaką wieżę, nie wiem do czego ona mi kompletnie powinna służyć, ale niech sobie będzie, niech zajmuje ten teren. Tu zbudowałem sobie daszek nad ogródkiem. Co wam jeszcze chcę pokazać? Górę. Oczywiście nic jeszcze nie jest zagospodarowane wczoraj. Wczoraj to robiłem. I zeszło mi chyba 3/4 skrzyni kobla na to. W szerokości jest to 32 bloki. Nie licząc tego, to 30 na 30 na chyba 30. Nie. Na 20 coś. Pyr, wylewa. Dobra. Coś tam robiłem? Nie, tam nic nie ma robione. Farma kruczoków. O, jolka. Czy dzisiaj nam się wychuje jajko, kura? Jolko zniosła. No jeszcze kurze to chyba. Nie, nic się nie wykryło. Żryćka sobie wezmę. Ogólnie byłem w kopalni, kopałem diamenty. I rezultat jest bardzo dobry. Jebane jedzenie się buduje. No masz tutaj bibliotekę rozbudowaną. Jedzenia. Chuj. Dosłownie. Arbuzy, ananasy, ta. Żelaza też mam z zadupienia. Kobla mam, znaczy kobla miałem zawsze. Kamienne cegły mam dużo redstone'a, mam 4 staki blok, 3,5 staka bloków. W ogóle genialny, pomysł z tego. Ten portal świlecki 8 raz. Skopałem 7 razy ten portal. O, jakieś fajne miejsce tu już przy ścieżce. Sprawdzę tylko co znam. Aha, jeszcze. Skrzynia endu. Kupiłem przed chwilą w ogóle stack za 60. Tego typa pojebało. Za bank jest czyjeś. No, wiem, nawet tam nie idę. Idziemy gdzieś tam w daną stronę. Plan odcinek jest taki, żeby coś zwiedzić, coś zajebać i wrócić i się cieszyć. Czy to wyjdzie, czy nie? Nie wiem. Czy to wyjdzie mi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Odcinek będzie trwał pół godziny. Czyli jak ja mam tam w prawym dolnym rogu zegarek, to tak 20 coś kończę. Albo 30, zobaczymy. Sorry, ale ja to zrobię. Właśnie pokażę wam metodę, jak najbardziej farmić pieniądze. To jest najlepsza metoda na farmienie pieniędzy w tej grze.
Znaczy na tym serwerze. No jest zajebiste. Tylko pływacie sobie pod wodą, szukacie tego, tu się respi po... Od 10 do... Nie, od 6 do 15 sztuk się tego respi. Zakładając, że każda sztuka wam daje od 8 do 15 zł, znaczy dolarów, to za jedną grupkę możecie, za jedną watachę, czy tam stado, możecie zarobić 200, no od 150 do 200 dolarów. Za 400 dolarów już możecie mieć stack diamentów. Wow. Więc to jest bardzo opłacalne. Się to zjebało. Więc to jest bardzo opłacalne. I patrzcie, i się zrespiło kolejne. Ile z tego? Nie wiem, buguje się. Widzę. No to dobrze. Nie będzie mi spierdalać. Bo ja się... Nie, to się buguje. Oła. Kurwa, komary. No, ja miałem 442 dolary aktualnie, miałem. Czekajcie, w leśku wymutuję. Mam o 120 dolarów więcej. Co to jest? Koniec? No tu się pojawiają. Nie, ktoś się tu dom. Dobra. Co to jest ciekawe? O kurde. O kurde. O. Panie, idź pan tu z takim miejscem. Ktoś chyba chciał dom mieć. Nasz nowy dom. Dobra, idziemy dalej. No tak jak mówię, mam plan do zrealizowania, jest dopiero jakieś 10 może minut nagrania. To nie jest dużo. Kurwa, cofa mnie. Teraz przerozumienie jest nastąpiło. To się nie przemienia, tylko... Serio. Kurwa! Serwer jest lekko obciążony. Nie widzę. Jeżeli chcecie tutaj zagrać na serwerze, lubicie ten survival. Ogólnie to jest wiele trybów PvP, survival, creative, skyblock. Ale jeżeli chcecie mieć... Jeśli lubicie survival i chcecie sobie tutaj zagrać, to zapraszam na IP serwera krajnanc.pl. Logujecie się, wchodzicie i gracie na trybie jakim chcecie. A ja do was mam giveaway na ten mieczyk. To jest miecz. O nie, to jest ten, tylko że on będzie jeszcze ulepszany, to gdzie
miecz, ostrość i 2, grabież 2 i niezniszczalność 1. Oraz set diamentowy. Jeżeli chcecie to wygrać, to wbijcie na serwer. W końcu odcinka podam wam kordy. Podajcie pod MHT, zostawcie tabliczkę z linkiem na serwerze. A pod tym odcinkiem zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale i komentarz. Dlaczego chcielibyście wygrać? Albo napiszcie po prostu, czy na jakim biomie chcielibyście mieć działkę? O, na jakim biomie lubicie mieć poddziałki? Osoba z komentarza też wygra. I komentarz, który mi się najbardziej spodoba, też wygra ten. Coś diamentowego wygra. Może co. Nie wiem, zobaczymy co wygra. Zobaczymy. Więc łapka w górę, wbijcie na serwer, stawcie tabliczkę pod moim hat, pod moją działką, napiszcie komentarz i macie wygraną. Dużej filozofii tu nie ma. Już wam pokazuję, jakie mam kordy, w którym miejscu stawicie tabliczkę, bo dla mnie to jest ważne. Więc tak, podchodzicie sobie tutaj. To jest taka fajna ścianka. Kordy to są 3482 na 73 na 4557. Jeśli nie zapisałeś koordynacji, zapauzuj, cofnij sobie, zapauzuj i zapisz. A ja teraz dla was może zenchantuję miecz, żeby złączyć z tym. Set diamentów zrobię, diamentów mam na dwa sety, mam dwa bloki, pyk. I jeszcze mogę dokupić w razie. No to co, zrobimy miecze. Zrobimy miecze. Nie mam 30, co jak co, nie mam, ale można zrobić. Jakiś taki nie za mocny enchant, żeby wszedł, to spokojnie, tam grabiesz. 2, 1 albo niezniszczalność. Czy więc. No, może wejść. Czy zwykły diamentowy miecz? Mój diamentowy miecz. Pyk. I. Zmora stawonogów, niezniszczalność. Zmora stawonogów nie jest taka dobra. Ale niezniszczalność 2 może być. Co ja chciałem wziąć? Aha, lazury. Lazury. Muszę rozmontować bloki. O, tyle z tych. Cyk. Cyk. No to już macie taki dobry mieczek. Jeszcze spróbujmy zenchantować jeszcze jeden. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo może wyjść naprawdę zajebisty mieczek. Stawonogów, ostrość, odrzut. Zmory stawonogów nie chcę, jest bez sensu, bo to jest na pająki. Chyba że będziecie mieli spawner pajączków, no to wtedy ok. W kilofie brakuje mi, co mi jeszcze brakuje? Fortuny mi brakuje. Sprawdźmy, czy mogę fortunę mieć.
Nie, weźmy jeszcze kurwa byle jaki kilo wjebać to. Nie, wydajność mogę tylko cię odpowiedzieć. No, to już macie fajny, zajebisty mieczek do wygrania. Znaczy, ostrość 2, niezniszczalność 2, odrzut 1. On będzie jeszcze ulepszany. Jeszcze dopierdolę ten miecz. Idziemy do Netheru. O, chciałem właśnie powiedzieć, że nic nie mówię. Jest tu coś ciekawego, powinien być wam, jest jakieś wyjście. A, bo kurwa. W ogóle miałem, że jest level, powiedzmy. Nie, to się. O. Zobaczymy mieczyk, co? Kurwy. Bum! Wypierdalać. Ej, laguje. I zajebiście on działa. Wow, jeszcze jeden, a ty, co w plecy, frajerze. No i co, macie taki zajebisty mieczyk do wygrania. Ja się spodziewałem tak. Kurwa. Ale macie mieczyk, mieczyk jest zajebisty. No, ta ostrość 2 dużo robi. Tam oczywiście on zwiększa dla was. O, widzę kolejną ofiarę miecza. O kurwa, sorry pigmeny, ale... Taki wasz los. Może Dizowi się nudzi, kurwa, na odcinku napierdala pigmeny. Uuuu. Ole, odrzut ma dojebany. O kurwa, ej, za dużo, za dużo. Do dupy sobie dojdziecie. Kurwa, spierdalam stąd, bo nie zregenerowałem się, a zacząłem wojnę z pigmenami. Chuj wam teraz dupę. Nie powinny tu dojść, co nie? Musiałem tam wrócić, że nie spodziewałem, że spadnę. Ale tak, żeby się ponad... Czy sprawdzę coś. Czekaj, to ja coś sprawdzę. O, to. Tak, jest jeszcze nie. Kurwa. Ten biorę. I biorę... To zostawiam, to raczej też, to tak. Idziemy, w tym odcinku będziemy biegać z pigmenami, nie będziemy się walić nawet z pigmenami, dobra? Mam 76 strzał. Uch, moc 2, lepszony. Mam taktykę na nich. Dość zajebistą. Fajnie by było się dostać w miejsce, w które one się nie dostaną.
ale mnie atakujecie. Tak. Dalej chcesz mnie najebać. Ła, zostaw mnie. Bardzo wam ten łuk robi? Jak ciągle słyszę, się boję. Jeszcze raz, ja muszę coś zabrać. Na przykład radzi... Po co mi to, mam nederak? Dobra, idziemy jeszcze raz. No, jeszcze z 15 minut nie było, więc... Chyba to nie jakieś zmiany. No tamten nie wiem, czemu się na nie przyjdzie. Co ja mam zrobić? Ile mu zabiłem? Matka, ojca, syna? Nie wiem, typa, nie ogarnę. A najważniejsze, że SSD. Jak dobrze się ustawię, to jestem w stanie ich tak pyk pizdwiać tak. O, dobra, kostka. Ciebie tak mój. Headshot. Wow. No i o to chodziło. I dużo za te pigmeny jest expa. Ja sobie mogę pozbierać przecież moje strzały. Gdzieś tu spadł, no. Tu padł. Miecz. Nieważne co to jest, to expa, co nie. Ale... Levelek wpadnie. To się będę cieszył, by znaleźć pigmeny, bo nie wiem, czy to jest nether, ale ich coś tak mało jest tu. Nie wiem, że mam jakiś określony poziom, na którym się respią. Jakaś wysokość. Nie, teraz tam bym spotkał, też fajnie by było takiego ustrzelić. W tej krainie bym spotkał, kurwa, więcej małych niż w tym nederze zajebanie. To jest takie tej pole w drodze. I to ja bym zagrał. Teraz to zaraz sobie szukałem, bo też nie wiem, czy... Kurwa, ja nie zapisałem koordynatów tej wieży. Forteca, że jeden jakiś sens zamknął, gdzie on był. Aha, to się nie rozpią, jakiś cymbał świeczki na stole. Jebać te pigmeny. Tu bym i tak cudzielna z jego okowy pigmena. No, tu coś widzę. Ten spawner znaleźć, tak. To słowo, perfiny spawner, o, zobaczmy co tam jest. Kurde, tam schodzę jak pilofon. Są kordy. O, no, nie wiem, to. Nawet tu nie przyjdę poza odcinkiem, bo się nie będzie chciał. Po prostu, aby zagadnie główną, ten znalazł.
ktoś tu komuś się nudziło. Wolny teren nie jest, o, tu już jest prywata. Sprawdzić, czy ktoś tu był, ktoś tu jest. Ktoś na derze siedzi. Zaraz spróbuję wejdę przez te portal, czy nie? Pigmenów napierdala, czy będzie dziś na odcinku? Ja. Kurwa. No dobra. Leć. Dobra, zregenerowany, można iść. Co to? Dobrze jest. Tam w ogóle jeszcze z tyłu ten nawet blasku, czy nie? No nie, tam z tyłu nie było pigmenów. Fajna metoda na ubijanie pigmenów. Co jest kurwa z tą myszką? Tu się coś jeszcze toczy. Aha, ty. Dzieciobójca. Lipnie, że taki do tej twierdzy bez... Bez czego? No bez kurwa tego, bez... Kilofa. Te twierdze są strasznie dziwnie budowane. One są strasznie dziwnie budowane, a to są strasznie rozjebane. To
jest to różnica. Tak, to twierdzę, jest w 3 pizdy ogrywane. Nie chciałbym tam spaść. Teraz zejdź jakoś, co nie? Dobra, ktoś mi już ułatwił zejście. Dziękować. Podobno pigmeny są odporne na lawę. Dobra, są odporne, bo to wiem. No, co jest kurwa z tym strzącą? Niech wyjebałem. Trafię go. Kurwa, trafię go. A zawsze trafię. Skoczył. Nie na długo skoczysz. No ty kurwa ciarniowany. Teraz powinienem pierdolnąć w plecy i powinien wpaść do lawy. Do wulkanu chciałem. Ła. Ej, w ogóle coś mi się kurwa. Ła. I tam jest exp. To jest duży exp. Ktoś tu się wyjebał. No. Ewidentnie. No to wiesz, jest dewastowany, ja pierdolę. Myślałem, że wyjebałem łuk. Myślałem, że... Znaczy, wiem, wyjebałem łuk, w ogóle wyjebałem, ale... Byłem pewny, że do ławy wyjebałem. Nie z łupki grzybową będzie. To zupka jest o tyle dobra, że... Znaczy nie, no jest chujowa, w sensie, bo ona się nie stakuje. O, pigi, pigi. Za chuj. No. Co z tymi strzałami nie tak? Zlutujemy tylko te pigmeny i co? I kończy odcinek. Ale skurwiel wlazł do lawy. W las, no kurwa, zmusiłem go wtedy, żeby w las. To fajnie się na pigmenach ekspi, już pierdolę. Nie pamiętam, czy jakiś shader odpalony. Dobra, no to co? Znikniemy jeszcze tylko... O kurwa, crafting. Cyk. Miałem jeszcze coś szukne. Dobra. I na końcu odcinka ubijemy sobie kura. Co, to by było na tyle w tym odcinku. Kordy macie co do konkursu, wiecie co wygrywacie. Co, to by było na tyle w tym materiale. Widzimy się w następnym już we wtorek. Bo co dwa dni oczywiście. I co, mam nadzieję, że się podobało. To na tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć.